Siemanderko, siemanderko, witajcie serdecznie. Najmocniej przepraszam za spóźnienie, ale niestety, jak już to wielokrotnie powtarzałem przy różnych okazjach, bo też nie raz te streamy dużo później startowały, jestem dość aktywny zawodowo i czasami po prostu nie jestem w stanie tego przeskoczyć. Zatem dzięki wam za cierpliwość, dzięki za to, że jesteście. Cieszę się bardzo, że tu na czacie już ożywione dyskusje tutaj, już ludzie domagali się tego, żeby się tu pojawić, co mnie naprawdę bardzo, bardzo cieszy. Kogo witam, kogo witam? Enklawidum, Augustyn Kennedy, Mira Label, no i chyba tyle na ten moment. Tutaj dyskutujecie o SNW, no bo Augustyn właśnie wrzucił ostatnio teledysk. No właśnie, przecież możemy posłuchać też teledysku Augustyna równie dobrze. O, mam oczywiście przygotowanych ileś tam numerów, ale też pojawia się dzisiaj wątek sportowy, bo zawsze obok słuchania muzyki mamy też pewne tutaj motywy przewodnie, że tak się wyrażę. Dzisiaj jest z nim Adam Nawałka. No właśnie, czy na pewno nowy, stary selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej? Tutaj Mira Label pisze, że przydałyby się donacje na streamach. Nie no, spokojnie, to też te streamy nie mają dobrego zaplecza technicznego, co widać i słychać. Więc no, nie chcę tutaj, że tak powiem, donate'ów ewentualnych, kiedy no, technikalia nie grają tak jak powinny. Co tu jeszcze piszecie? A, Enklawidum składa zamówienie na SNW, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wiadomo, Augustyn, ja jestem tak łasy na hajs, że prowizja wiadomo, wiadomo. No, ale Augustyn zostaniesz z nami, mimo tego, że nie lubisz sportu. Ja wiem, że nie lubisz sportu, ale być może są tu osoby, które lubią sport, a w ogóle mam dzisiaj dla was taki pomysł wpadłem też, żeby być może no, wynagrodzić to, że tu bywacie, że tu jesteście. Zrobilibyśmy dzisiaj taki suplement, taką dogrywkę tego streama dla osób zainteresowanych. Kto będzie chciał, zrobimy w ten sposób. Jak zakończy się ten regularny, podstawowy stream, to słuchajcie, kto będzie chciał wziąć udział w dogrywce, napisze do mnie na fanpage Christoforos777 7 albo ewentualnie na Instagram, tak żebym wiedział, komu wysłać link. Tak to zrobimy. A na tej dogrywce będzie, tak postanowiłem, że jeżeli by to się udało, to pokażę przedpremierowo mój nowy numer. A też dlaczego taki pomysł? Nie mam czasu w ogóle testować ustawień tego streama, więc idzie to tak jak idzie. A przy tej okazji spróbowałbym nieco innych ustawień zobaczyć, czy to będzie miało sens, jeżeli ustawiłbym trochę wyższą jakość, na przykład nadawania obrazu. No, tylko że wiesz, tu tych numerów Mira Label nie ma tak dużo, więc tu nie ma jakichś wielkich kolejek, nie? Także jest to totalnie na luzie. I cieszę się, że te łapki się zgadzają. A wracając do piłki nożnej, no, jeśli są tu osoby, które się interesują piłką nożną, dawajcie znać, co sądzicie o możliwym wielkim powrocie Adama Nawałki do roli selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Niby wszystko dogadane i tak dalej, ale czytam tutaj przegląd sportowy, że ta prezentacja się opóźnia, no bo jutro jest zebranie właściwie zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wydawałoby się, że to będzie ten ostatni moment, kiedy już poznamy oficjalnie nazwisko selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej. No ale tu, jak donosi przegląd sportowy, jeszcze może się to troszeczkę przeciągnąć. Jakieś też widziałem, pojawiały się pogłoski, nie wiem czy to prawda, że jeszcze ten Szwajcar Marcel Koller miałby jednak spotkać się z Cezarem Kuleszą, nie wiem czy to prawda, czy to bujda. Ja osobiście jestem za tym, że w tej sytuacji, nie mówię, że to jest idealny kandydat, ale w tej sytuacji chyba lepszego nie znajdziemy. Trzeba nam gościa, który po prostu no, ogarnie tu i teraz, zna dobrze piłkarzy, jest z nimi w kontakcie, no i ma okazję się zrehabilitować, bo jak dla mnie troszeczkę
Adam Nawałka to jest temat niedokończony w reprezentacji Polski w piłce nożnej. On odszedł po bardzo nieudanym mundialu i ktoś może powiedzieć słusznie, ale zresztą z tego, co nawet Zbigniew Boniek się wypowiada, on namawiał Adama Nawałkę, żeby został, żeby sobie troszkę odpoczął i po odpoczynku, żeby wrócić, bo to się już troszeczkę, czy nawet bardziej niż troszeczkę wypalało, nie? Wtedy po mundialu. Może wyciągnąłby wnioski Nawałka i troszkę inaczej ten polski futbol by się potoczył, ale może właśnie teraz, jeśli Nawałka faktycznie przejmie posadę selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej, no to dokończy tego dzieła, nawet jeżeli, powiedzmy, nie byłoby to na jakąś dłuższą metę, no ale oczywiście bardzo nam zależy, żeby awansować na mundial. Siemanko Mencen Steve, jak najbardziej możesz podesłać, nie obiecuję ci, nie gwarantuję ci, że obczaimy, ale przede wszystkim powiedz, w jakim klimacie jest to numer, bo tutaj generalnie preferuję przede wszystkim rap bez wulgaryzmów, rap chrześcijański, rap z dobrym przekazem, z przesłaniem, z jakąś taką wartością w tekście. Jeżeli coś takiego, to jak najbardziej odsłuchamy. No może nawet zrobimy tak, żeby zmieścić się jakby w tym streamie dzisiejszym. No, a wracając do Adama Nawałki, może to się jeszcze opóźnia. I że najprawdopodobniej jeszcze jutro nie ogłoszą Adama Nawałkę, że mogą być 2-3 dni opóźnienia, że o, tu nawet jest napisane, że na pewno nie będzie to 19 stycznia, czyli jutro. Kobos, dziękuję, ekipa. Mencen Steve, numer w klimacie sympatycznym, bez wulgarytmów. Okej, to będziemy obczajać, ale zanim będziemy obczajać numery, ja chciałem tu jeszcze jakby spuentować ten wątek, no bo jak być może zauważyliście w miniaturce do tego filmu, mam czas wyłączyć to, kurczę, to coś, napisałem zarówno w defensywie, jak i ofensywie i zaraz wam pokażę, z czego się to bierze. Pewnie reklamy wyskoczyły jeszcze. Aha, bo nie da się jej pominąć. No dobra. I słuchajcie. Gry doskonalimy praktycznie podczas... Stałe fragmenty gry doskonalimy praktycznie podczas każdego zgrupowania. Stałe fragmenty gry były naszą mocną stroną i chcemy to kontynuować. Głównym naszym punktem, jeżeli chodzi o przygotowania w Arłamowie, to oczywiście będzie... Uwaga. Praca nad organizacją gry, zarówno w ofensywie, jak i też w defensywie. O, to było ten słowo wytrych Adama Nawałki. Znaczy nie tylko to, ale praca nad organizacją gry, zarówno on to powiedział pierwsze w ofensywie, nie w ofensywie, tylko w ofensywie, jak i defensywie. Musimy być optymalnie przygotowani do tego, aby nie dać się zaskoczyć przeciwnikowi, aby starać się narzucić własne warunki gry. Nad tym będziemy pracować i oczywiście to, co jest również ważne, odpowiednie akcenty przygotowania motorycznego. No i tak by to można tutaj... Mówiło się o tym, że Adam Nawałka mówi na każdej konferencji prasowej to samo. Już za chwilkę bierzemy się za słuchanie numeru, tylko jeszcze chciałem akurat tutaj, co prawda jakieś chyba wulgaryzmy padają, ale tak mnie to wczoraj rozśmieszyło, że postanowiłem pokazać w temacie Nawałki. Taki trochę humor. Marek! Mareczek! Tak, prezesie? Selekcjoner Kawałka chce więcej. Pieniędzy? Ciężkie negocjacje. Nie, po prostu alkohol się skończył. Skocz do Froga na roga i przynieś jakąś rudą najstarszą, jaką znajdziesz.
Już biegnę. One hour later. Prezesie! Marek, wariacie! Gdzie ty byłeś tak długo? No znalazłem najstarszą rudą, jaką się znalazło. Ja jestem Roxy. Aha, chodziło mi o whisky. Nieważne, kawałka już poszedł. Mój Boże, negocjacje nieudane? Udane? Ale coś zaczął gadać o ofensywie i defensywie, więc powiedziałem mu, żeby spierdalał. Logiczne. Marek, jutro konferencja. Walimy HBM-u z papami na Sowietów. To trzeba przygotować. Tak, tak. Ty iść przygotowywać się, a my tu z Roxy ponegocjujemy. Chodź, chodź, chodź. Okej. Okay. The next day. HBM z papam. Dzień dobry wszystkim, dziękujemy za przybycie na konferencję, na której prezes ogłosi selekcjonera polskiej reprezentacji piłki nożnej. Dzień dobry, na wstępie trochę prywaty. Mioduski to debil, dziękuję. Muszę powiedzieć, że wykonałem kilka telefonów do ludzi, którzy z nim pracowali jako trenerem i wszyscy mówili jedno. Czarek, piłeś. Chciałbym przedstawić nowego selekcjonera, Adam Kawałka. Nawałka. Kawałka. Dzień dobry, zarówno mi, jak i państwu. Cieszę się, że zarówno mi, jak i państwu od razu, nie? Mogę. O Jezu, dobra, dawajcie pytania. Tak, proszę pytania. Prezesie, czy konsultował pan to z zawodnikami? Dzwoniłem do Roberta Lewandowskiego i Kamila Glika. I co powiedzieli? Kamil powiedział, że gdzieś tam już słyszał o tym trenerze, a Robert akurat był zajęty, bo jadł bezglutenową pannakotę z wegańskimi truskawkami. Ich liebe die deutsche pannakotta. Vegane Erdbeeren sind besser als koschere Kuh. Czy dzwonił pan do Lecha Poznań? Dzwoniłem, ale akurat byli zajęci paleniem archiwów po Amice Wronki. Jak przebiegały rozmowy? Negocjacje były długie i uwaga, trudne, zarówno jakościowo. No sorry, ja po prostu nie jestem w stanie ogarnąć tego dźwięku. Tak i pojemnościowo. To jest już plan na baraże. W Moskwie będzie ciężko, ale w rewanżu sobie poradzimy. Ale to jest tylko jeden mecz, nie ma rewanżu. W takim razie, zarówno w defensywie, jak i ofensywie, mamy przejebane. No i tak. Ale myślę, że zakończenie trochę zbyt pesymistyczne. No dobra, to zacznijmy. Coś mi tutaj przeskoczyło, ale... To też się pewnie przyda. Kobos, dziękuję, ekipa. Zobaczymy. No, zobaczmy. Jakiś młody człowiek. O, sample, wiecie z czego sample tu jest? Z tej. Z Adele. To znaczy, Augustyn, powiem ci tak, nie tyle wulgaryzmy, ale po prostu mnie strasznie rozwala ten tekst Adama Nawałki, zarówno w ofensywie, jak i defensywie, nie? A tu ten motyw zarówno, jak i był kilka razy wykorzystywany i dobre to było, nie? Ej, ale słuchajcie, kolego Mencen Steve, czy to nie jest przypadkowo jakaś prowokacja, a ten numer nie jest twój? Bo dziwnym trafem nie jest na tym samym kanale, to jest jakaś prowokacja chyba. To chyba nie jest na poważnie zrobione. Wokalu prawie nie słychać. Pozdrawiam brata wojewódz,
Jestem Kondrado. Moja ekipa, lubię mnie agenda. Dużo lat, pamiętam. Aha, no, no dobrze, no może i jesteś w labelu, ale powiedz mi, czy to, co tutaj prezentujesz, jeśli to faktycznie jesteś ty w tym utworze, to jest na poważnie? Znaczy, no, jeśli to jest na poważnie, no to spróbuję poważnie się do tego odnieść, ale no wiesz, no ledwo słychać wokal, a to, co dociera do moich uszu z wokalu, no to tak trochę się kupy nie trzyma. Właściwie, no dobra, no dziękuję ekipa, jakieś takie tutaj pozdrowienia dla ziomków, no i co więcej mogę powiedzieć, no. Chcę nuta kopać lajbino. Ja nie poznaję, że my naprawdę lecę. I nie wiem, czy to jest kwestia efektu, czy osoba, która to nawija, ma jakiś też problem z wymową, jakąś chyba wadę wymowy, tak to troszeczkę brzmi, co sprawia, że zupełnie niewyraźnie no, ktoś mówi, co za tym idzie, nawija, nie? Lecę tak wydymy, od rozumetku, nie. Jestem najlepszy na YouTubie, ziomeczku, lecę ty tary, lecę ziomeczku, jutro ziomeczku, nie. No dobra, no okej, okay, no także mówię, no nie chcę tutaj nikogo obrażać. Nie chcę tu nikogo obrażać, no ale no mówię. Wokal za cicho, niewyraźnie słychać, nie tylko za cicho, ale wokal słychać niewyraźnie, praktycznie nie da się zrozumieć, o czym to jest, coś tam, tak, że pozdrawiasz ziomeczków, jestem najlepszym youtuberem, etc., etc., także, no tyle, no trzeba tu popracować, żeby w ogóle cokolwiek więcej powiedzieć, no ten wokal musi być A. odpowiednio głośny, B. no, jakoś bardziej zrozumiały, nie? Dobra. Tyle. A dobra, zostawię jeszcze komentarz, żeby było po... zgodnie z tradycją. Dobra, zostawiam komentarz tutaj, żeby zostawić po sobie również jakiś ślad. No, także tutaj panowie na czacie, nie spinajmy się za bardzo, jest jak jest, każdy próbuje, no niestety to było dziwne, o, tyle powiem. Posłuchajmy sobie tego Skazanego na wolność, bo to też Augustyn wrzucił niedawno, co prawda numer starszy, ale godny uwagi. Aha, dobra, chwilkę, nie będzie mnie słychać. Uwaga.
stracił. Skazany na wolność, wiesz, potrzeba wiele pracy, by osiągnąć wolność i już nigdy jej nie stracić. Dziś jestem wierny słowu, które zasiałaś w mej przestrzeni, a moje problemy z nark... Dobra, chyba jestem z powrotem. Okej. To wiecie co, i tak pół biedy, bo pierwszy raz zdarzyło mi się coś takiego na streamach, że program OBS, który używam do ogarniania całej transmisji i przekazywania ją potem do panelu, wyłączył mi się. To znaczy wyłączył mi się w momencie, bo ja mam straszny problem z tą kartą zewnętrzną, ona jest stara w ogóle i trochę niekompatybilna chyba ze współczesnym sprzętem i stąd te trzaski, to po prostu czasem się przyblokuje też stream, w sensie odtwarzanie filmu na YouTubie i wtedy po prostu wyłączam, włączam tę kartę i jest wszystko ok, ale nigdy mi się nie przydarzyło, żeby OBS się wywalił, także... Sorki, no to słuchamy jeszcze raz. Augustyn Kennedy skazany na wolność. Widzę, że zostaliście. Dobrze, że stream w ogóle kontynuował się, także git. I tymczasem siema Lewi 91. Minęło wiele już czasu, mamo, od naszej rozmowy, a telefony wiem milczały, no bo byłem uwięziony, a to był proces złożony, dosłownie i w przenośni, dziś nie mam wątpliwości, tak to ja paliłem mosty. By the way, Augustyn, dobrze pamiętam, że te wokale do tych numerów właśnie na ten album, znaczy nie wiem czy wszystkie, ale przynajmniej w początkowej fazie, czy w jakimś zakresie były nagrywane w Nowym Sączu, dobrze kojarzę? Miałem twej pomocy i chodziłem sam po nocy, miałem dosyć tego życia i chciałem ze sobą skończyć. Waliłem te prochy, bo nie znałem innej drogi, schody naszego życia się składają z czterech stopni. Pierwszy to dzieciństwo, potem okres nastoletni, potem dorosłość i starość i tak aż do stopnia śmierci. Ja jej uniknąłem dzięki wielkim cudom, mamo, wierz mi, że nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie Bóg miłosierny, nie. Skazane na wolność jest każdy z moich braci. Skazane na wolność ten, kto swoich braci stracił. Skazane na wolność, wiesz, potrzeba wiele pracy, by osiągnąć wolność i już nigdy jej nie stracić. Skazane na wolność jest każdy z moich braci. Skazane na wolność ten, kto swoich braci stracił. Skazane na wolność, wiesz, potrzeba wiele pracy, by osiągnąć wolność i już nigdy jej nie stracić. By the way, tak, było coś takiego, Augustyn, faktycznie, no, była taka sytuacja, że tam gdzieś mieliśmy jakieś spotkanie i już nie pamiętam, co turysta gadał wtedy, ale bardzo możliwe, że tak jak mówisz. I wiecie co, jak dla mnie ten Mencen Steve to jest jakaś prowokacja i mnie się wydaje, że to jest wasza sprawka, panowie, tutaj, no. Ej, czekajcie, a zróbmy jeszcze eksperyment, wybaczcie, że przerywam numer. Ale zobaczmy. No, jeszcze Steve Mencen, tak? No, to. Czy to będzie ten profil, czy nie? Nie, to jest jeszcze coś innego, bo on chyba nie ma awatara. Choć wygląda tak samo, Mencen Steve. Tak, to są trolle i nie zdziwiłbym się, jak chłopaki tutaj zrobiliby takie prowo, żeby troszkę wprowadzić kolorytu do tego kanału. No, tylko taki się pokazuje. No, ciekawe, czy to jest ten, bo teraz ciężko mi to zweryfikować. No nieważne, słuchamy dalej. Dziś jestem wierny słowu, które zasiałaś w mej przestrzeni, a moje problemy z narko to już koniec permanentny, a każdy mnie tu skreślił, dziś do ciebie piszę te wersy i wierz mi, miałaś rację z tym, że jeszcze będę trzeźwy, z tym, że jeszcze będę... Wiecie, bardzo prosto wytłumaczyć, że ktoś sobie pisze z konta Mencen Steve, żeby sprawdzić kawałek, wrzuca jakiś taki właśnie bardzo, bardzo dziwny kawałek, taki wręcz ktoś mógł powiedzieć, że bekowy, nie? I twierdzić, że to właśnie ta osoba i że jestem w jakimś labelu, dlatego jest to na innym kanale. Także
No. Może się mylę, ale ktoś to nieźle wykombinował, jeżeli to prowokacja. A jeżeli nie, no to Benson Steve, mówię, ja wyraziłem, starałem się być łagodny, opinię o tym numerze, który tutaj podrzuciłeś. Chciałeś, żeby sprawdzić, sprawdziliśmy. Myślę, że tutaj z mojej strony wszystko w porządku. Kiedyś innym dawać motywację, by być dla brata bratem, wspierać ludzi tym przekazem. No bo każdy ma tą szansę, aby zmienić bieg wydarzeń. No a to co było stare jest doświadczeń plecakiem. A i świadczę o tym swoim życiem, że można dać radę, że kropla drąży skałę, jeśli drąży się wytrwale. Jeśli dąży się do tego, by stanąć przed sobą w prawdzie, to prawda nas wyzwoli, trzeba mieć tylko wiarę. Tylko wiarę, tylko wiarę. Skazane na wolność jest każdy z moich braci. Skazany na wolność ten, kto swoich braci stracił. Skazany na wolność, wiesz, potrzeba wiele pracy, by osiągnąć wolność i już nigdy jej nie stracić. Skazany na wolność jest każdy z moich braci. Skazany na wolność ten, kto swoich braci stracił. Skazany na wolność, wiesz, potrzeba wiele pracy, by osiągnąć wolność i już nigdy jej nie stracić. Okej, okay. To znaczy mówię, z mojej strony ja tu jestem, że tak powiem, głównodowodzącym. Ja nikogo tutaj nie obraziłem i bardzo was proszę, też nie obrażajcie się w komentarzach. Myślę, że kolegę Mencen Steve'a nikt tutaj nie obraził. Co najwyżej ktoś wyraził kilka minut temu przypuszczenie, że być może jest to inaczej. Osoba, która została tutaj zaprezentowana w tamtym teledysku, być może jest osobą niepełnosprawną. A bycie niepełnosprawnym to jest nic złego, a także stwierdzenie, że ktoś jest niepełnosprawny, też chyba nie jest obraźliwe. Zresztą z tego co wiem, osoby niepełnosprawne też bardzo chcą, bardzo często chcą tego, żeby były traktowane w miarę normalnie, w sensie, żeby nie były traktowane jakoś, żeby nie wiadomo jak się użalać nad nimi i tak dalej, albo traktować ich z jakimś pobłażaniem. To też są osoby, które po prostu żyją, które chcą w miarę możliwości normalnie funkcjonować. Także ja nikogo nie obraziłem. Mówię, ja cały czas podejrzewać będę, że to, że ta akcja tutaj to jest jakieś prowo, no ale okej. Zostawmy to. Augustynowi też zostawimy komentarz, no bo czemu nie? Zobaczmy, co tu się dzieje od czasu, jak to ludzie wrzucili. Ludzie oczywiście propsują. Choć, jak to mówił Augustyn, że były to numery robione troszkę na kolanie, pod presją czasu, z tego co pamiętam. Także, ale fajnie, że to zostało. Zostało wrzucone. Nie, no myślę, że nie będziemy tutaj nikogo banować, co zostało powiedziane, to zostało powiedziane i lecimy dalej. Dobra, zanim przejdziemy, a dobra, może inaczej. Ja sobie puszczę teraz kolejny numer, a wy dajcie mi znać, czy po tym numerze chcecie kolejny taki, że tak powiem, polski, czy być może chcecie coś fajnego z zagranicy, bo chciałem tu pokazać jeden numer z zagranicy. Aha, dobra, to jest to, no niech będzie. To jest z grupy Rap Hip Hop Dobra Nowina, ale to było jeszcze w oczekujących, bo nie miałem czasu obszarić, czy to pasuje do grupy Rap Hip Hop Dobra Nowina, ponieważ ja tam staram się jednak no, pilnować tego, żeby tam pojawiała się treść zgodna z tematyką grupy, a niestety bardzo dużo propozycji do grupy jest takich, że nie pasuje.
Ale Szczery Hali już był na streamach, także zobaczymy. Dobra, sorry, to ja, Święty Patryk. Pozdro, Byki, sorry za zadymę. A to już teraz nie kumam. Wyjaśnijcie mi tu, ludzie, o co chodzi z tym Świętym Patrykiem. To jest jakiś ziomeczek z grona słuchaczy Augustyna? Dobrze kojarzę? No, także była prowokacja. A tymczasem czekam na info, czy chcecie kolejny numer, żeby był polski czy zagraniczny. Siema CKR. J-Dream, are you a problem? Chciałem być ponad skalę, wyfruwać jak wielki talent, widzieć oczami świat, a w nim to co niebywałe, a to co zakazane, stawiać za parawanem. Tak chłopak chciał się bawić, poczuł się jak tor na fale. Teraz mam za swoje człowień, uruchamiam szczerą gadkę, a w niej to są emocje, co biczują złą na farcie. Nie dam rymów jak Kłebo, nie nawinę tak jak PZ. Jak Avi mam ambicje, studio to mój pokój zwierzę. Mega trap. Dobra, będzie zagraniczny. Swoją drogą tego spauzowałem, bo chciałem poobczalić ile i tak po ile się na tym kanale wyświetlają numery, bo podejrzana to jest liczba wyświetleń, w sensie subskrybentów w stosunku do wyświetleń, choć w sumie wiadomo, że zazwyczaj liczba wyświetleń jest, no przynajmniej tak też jest u mnie, mniejsza niż liczba subskrypcji. Bez uprzedzeń. Dobra, będzie zagraniczny. To Augustyn pisze next please, no ale okej, dajemy jeszcze szansę, może całego nie będziemy słuchać, ale... To są emocje przecież, to nie posąg, nie moty, to moich wartości bez kres. Ten przekaz niosę ludziom, to już raczej się nie zmieni, nie. To są emocje bracie, pełen obrót kuli ziemi, a ja przyszedłem tutaj walczyć. Niejebane tango tańczyć. No i widzisz, tutaj ten utwór, no to już od razu rap, hip-hop, dobra nowina, sorry, ziomeczku, ten numer nie wejdzie na rap, hip-hop, dobra nowina. No dobra, no myślę, że wystarczy, no tak na jedno kopyto, nie? Znaczy jest tu jakiś potencjał, gdyby to troszkę rozwinąć, to flow urozmaicić, nie? No bo trochę jest takie ty. Przekaz niosę ludziom, to już raczej się nie zmieni. Na takim bycie aż by się prosiło troszkę przyspieszyć, nie? Nabicie KTP, masterpiece, muzyczna faza bez cannabis, wiesz o co chodzi, nie? Nie, no łapy w dół nie będzie, ale... Dobra, napiszmy szczery komentarz. No dobrze, no to teraz uważam będzie coś dużo lepszego i to będzie prosto z Ameryki Południowej, słuchajcie, z Peru będzie i to rap chrześcijański. Odkryłem ten skład Quito Hop, czyli Quito to jest chyba nie stolica, ale miasto w Peru, tak? Quito. Peru to, stolicą Peru jest Limo. A nie, co ja gadam, to nie Peru, to Ekwador przecież. Ja pierdacze, pomyliło mi się. No, stolica Ekwadoru, Quito. No. Czemu ja myślałem, że to Peru jest?
Elmer z nimi ma numer, gdzie nawinął po angielsku. Już nie pamiętam, czy graliśmy już ten numer, ale potem zacząłem sobie obczajać ich numer. To jest taki sprzed kilku lat, nie? I tutaj mają wokalistkę Mercy z Dominikany. Bardzo mi siadł ten numer, także. Niestety nie znam hiszpańskiego, więc wiem tylko tyle, że Valentia znaczy odwaga, w sensie męstwo. Więc to w tym kontekście. W ogóle troszkę się zmieniła koncepcja, bo ja to mówiłem Augustynowi w rozmowie prywatnej, że tytuł tego streama wstępnie miał być, czy rap chrześcijański to cringe. Augustynowi się strasznie spodobał ten tytuł, ale wrócimy może do tego tematu i chciałem właśnie grać też ten numer w tamtym streamie, w tamtej wersji, żeby zobaczyć, jak w innych częściach świata robi się rap dla Boga, że tak powiem. No ale jakby no, najwyżej powiedzmy to. Spoko. Augustyn, chcesz te streamy robić na YouTubie? No myślę, że to nie głupi pomysł, tylko że to byłoby za mocne. Bo obawiam się, że w większości przypadków byłaby ostra jazda i krytyka. No, Augustyn by wyjaśniał wszystkich. Ale swoją drogą, to Augustyn, to jak już tak chcesz wyjaśniać, to wyjaśnij w komentarzu tutaj Quito Hop, co sądzisz o tym. Ja w ogóle rozkminiałem, jakiego wyznania to są chrześcijanie, ale chyba już widać, że to raczej nie katolicy, bo chyba że w Ekwadorze, ale raczej się u nas w kościele katolickim nie chrzci w ten sposób, przez zanurzenie, nie? Tak, też mi się bardzo refren podoba, ale pierwsza zwrotka no, fajnie nawinięta była, dobrze, no. Tak? Znasz hiszpański i chcesz powiedzieć, że w ekwadorskim rapie chrześcijańskim używają wulgaryzmów. Co myślicie o zwrocie tej dziewczyny? Chyba ta pierwsza zwrotka tego ziomeczka była na wyższym poziomie nawikowym, ale jest bardzo porządnie. Choć Yngle Osia, słuchaj, zanim robiła takie, przepraszam za słowo, gówno,
A nie, ona bardziej śpiewała przecież niż rapowała, no, że ten. Aha, Augustyn mówi neutralnie, numer poprawnie, nie słuchałby ponownie. Tak, oni w ogóle, ten numer tak brzmi tak bardziej normalnie, ale słuchałem sporej części ich albumu, to taki totalny old school, wiesz, bity takie boom-bapowe, także oni są oldschoolowcami raczej. No, ja aż tutaj nie będę się wpisywał. Ja już kiedyś im dałem komentarz, że to było bardzo dobre pozdrowienia z Polski. Nic mi, nawet łapki nie dali, nie odpisali. No. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. To co jeszcze? Jeszcze sobie puścimy coś z grupy. Bo tu jeszcze był numer, który chciałem obczaić. Co tu było? Właściwie tyle. Abir jeszcze wrzucał. To sobie obczajmy Abira. Teraz Media Expert. Ech, te reklamy. No Abir już od dłuższego czasu, znaczy no od dłuższego, od jakiegoś czasu na kanale Wyrwani z Niewoli. Dzięki czemu być może ma lepsze zasięgi troszkę, nie? Bo większy kanał. No ale myślę, że taka współpraca spoko, nie? Bo oni tam są chyba wszyscy z Białegostoku, a fajnie, że Wyrwani z Niewoli dają mu taką możliwość po prostu, nie? Gdzie robią muzykę w tym samym klimacie, także tak, no zobaczmy. Pokaż mi drogę. Sam iść nie chcę, nie mogę, tylko z tobą mogę ominąć przeszkodę. Ja dzisiaj słaby, potrzebuję tylko snu albo kawy. Pokaż mi drogę, wybór pozostawiam tobie. Ty wiesz lepiej niż nie jeden mądry człowiek. Godzin w tobie nie starczy, by pobiec po nowe. Tylko ty moim Bogiem. Może być kręta, oby z tobą, bo bez ciebie wszystkie inne drogi wiodą. Nie chcę gdzie wszyscy, to jest łatwe, a z łatwych rzeczy robi się trudną pułapkę. Pokaż mi drogę, pójdę jak grzeszny człowiek. Będę po niej kroczył tak długo, aż pozwoli zdrowie. Na tej drodze moja ufność, wytrwałość w cierpieniu pozwoli zrozumieć słabość przy twoim ramieniu. Tyle nóg na świecie, tylko ty jesteś drogą, dzięki której mogę stopić. Powiem tak, no jestem troszkę zaskoczony, może ociupinkę negatywnie, bo pamiętam jakieś wcześniejsze numery Abira, które naprawdę dobrze się słuchało i fajna dynamika była. Tutaj bardziej chcę się skupić na tym, że jakoś tak pewne rymy są takie dość proste i oczywiste, co tak mi się rzuciło w uszy. Być perspektywę nową, pozwól mi stawiać kroki pewnie i rozważnie, abym na rozdrożach wreszcie widział wyraźnie. Tyle nóg na świecie, tylko ty jesteś drogą, dzięki której mogę zdobyć perspektywę nową. Pozwól mi stawiać kroki pewnie i rozważnie, abym na rozdrożach wreszcie widział wyraźnie. Pragnę, by wzrok mój sięgał za horyzont, by oczy moje znów wierzyły w to, co widzą. I nie chcę od świata fałszywej równowagi, która zakłóca widok zwycięskiej flagi. Nie chcę, chcę podążać tylko z tobą i sercem na nowo iść wzorową drogą. Swoją drogą Abir z Arkadią chyba ma jakiś wspólny numer, coś mi się tak kojarzy, zobaczmy. Chyba coś mieli. Abir featuring Arkadio Berul, Ola Dąbrowska. Budować świat z cegieł w kolorze twojej szaty, aby mój dom w twoją miłość był bogaty. Chciałbym zobaczyć kolor twoich oczu. No ja wiem, że ty chłopaki kręcicie bekę trochę z tego, nie, że liczy się przekaz, a nic poza tym. Znaczy, pewnie znając mnie już trochę, czy słuchając tego, co mówię, no to wiecie, że ja jestem w stanie może więcej ścierpieć, jeżeli chodzi o technikę.
kiedy jest fajny przekaz, to dla mnie to jest bardzo istotne. Wy tutaj jakby piętnujecie niedoskonałości techniczne. Ramię w ramię idąc gdzieś na górskim. No i z jednej strony tutaj Augustyn często mówi, że szczególnie jak się robi rap dla Boga, nie, rap chrześcijański, to powinno być to mega kozackie, nie? I tu można polemizować, nie? No bo okej, no trzeba się jak najbardziej starać oczywiście, no ale okej, może są jacyś początkujący, no Abir akurat pewnie nie jest początkujący, więc to nie ta sytuacja, no ale ja nie chcę odbierać możliwości ludziom, którzy próbują robić coś na Bożą chwałę i nawet jeżeli to jest słabe w danym momencie, no to może kiedyś nie będzie takie słabe. Poczuł, pragnę być twoim wyrazem wśród ludzi. Lecz nadal słaby jestem, musisz mnie obudzić. Cały świat wokół pogrąża się w rozpaczy, która zabiera wszystko, co najwięcej znaczy. Wiem, tylko ty posiadasz klucze do wartości. Nie, że rozpaczy znaczy, nie? Tego typu tutaj się pojawiają rymy. Pokaż mi drogę nie dla mojej przyjemności. Tyle nóg na świecie, tylko ty jesteś drogą, dzięki której mogę zdobyć perspektywę nową. Pozwól mi stawiać kroki pewnie i rozważnie, abym na rozdrożach wreszcie widział wyraźnie. No to nawet nie jest na zasadzie, że to jest propsowanie, nie? To jest bardziej no słuchanie, opiniowanie ewentualnie. Prawda? Tyle nóg na świecie, tylko ty jesteś drogą, dzięki której mogę zdobyć perspektywę nową. Pozwól mi stawiać kroki pewnie i rozważnie, abym na rozdrożach wreszcie widział wyraźnie. Droga wytrwałości, obym nie spoczął. No myślę, że wystarczy. No i widzisz, i tu zaraz dolejemy oliwy do ognia, no bo jak przeczytamy sobie komentarze, on na przykład tutaj ziomeczek, którego znamy, Angelo z Anioł Records z kanału. No bardzo dobry utwór, pozdro Abir, nie? No i teraz pytanie, czy ci ludzie faktycznie uważają, że jest bardzo dobry? No uważam, że inaczej. No muzycznie no, beat jest ok, jakość jest spoko, zresztą tutaj chyba Abir, nie wiem czy... Aha, nie... Czy nagrywał to w jakimś studiu, gdzie wyrwani z niewoli nagrywają, więc jakościowo jest ok, nie? No te rymy mi tutaj nie siadają. No. No ale generalnie ludziom to dość siada. Anioł daje koment za koment, no jakoś tak. Dlatego ja tu zostawię ślad jakiś jednak. Zrobimy to w ten sposób. Dobra. Co ja tu jeszcze miałem? Jeszcze coś tu miałem chyba. Ze dwie rzeczy nawet, ale... Może jedna. Zobaczymy. Co to było? Jawczo featuring Luke Chwilę. Nowość z tego roku. A już lecisz, Augustyn. No szkoda. No to trzymaj się w takim razie. Mamy 2011. Jedyne co mam to kluczyki do Astry i niebo, a na nim gwiazdy. Znajomi zbijali to Astry, prześcigali kto jest bogatszy. Miałem dwie twarze, Harvey Dent, z jednej strony fajny widok, z drugiej zmartwienie. Z jednej strony luz, wiesz, z drugiej pragnienie, żeby w końcu uciec. O. Już wam mówię, o co mi chodzi. Ładny obrazek w ogóle, ciekawy, czy to jest jakiegoś banku, czy... Harvey Dent, z jednej strony uśmiech, z drugiej zmartwienie, z jednej strony... Zmartwienie. Luz, wiesz, z drugiej pragnienie. Pragnienie. Nie, że to jest częste, ja to
piętnuję, staram się, żeby u mnie było tak jak trzeba, że naginany jest ten akcent języka polskiego, nie? No bo powinno, po polsku się mówi zmartwienie, pragnienie, nie? A nie zmartwienie. No ale w rapie to jest bardzo używane tak swobodnie, ten akcent. Czasem po prostu, żeby dopasować do rymu czy do linijki, robi się takie zabiegi. W końcu uciec, zrobić karierę. Karierę. Zawsze grałem tutaj rolę outsidera, bo za szybko zrozumiałem, o co tu biega. Zawsze śmieszył mnie osąd człowieka, który nie znał mnie w ogóle. To nie takt. Problemy w domu na zewnątrz twardy jak skała. I choć na twarzy uśmiech, to dusza wciąż płakała. Na szczęście te rozterki dawno za mną. Czas pokazał, że to życie jest tu karmą. Ile dasz od siebie, tyle do ciebie wraca. Lepiej pchać głaz, niż się z nim staczać. Niż się z nim staczać, no. Czułem się wygrany, kiedy chodziłem po kumplach. Kruchy jak lufka, to wszystko męczyło jak pluskwa. Jak prostytutka zacząłem się puszczać. Herpiset, jakby nie było już jutra. Zabijany przed narodzinami, bo to istota nieludzka. Tak świat zabija nowe marzenia, nowe pragnienia, nowego ducha. Czułeś się przegrany, kiedy mama na dwa etaty. Praca nie trzymała się taty. Czyli to chyba Luk nawija, no to ta druga zwrotka na razie mi się bardziej podoba. Może wraca pijany, może mama gdzieś tanny. Sam jak bile porozbijany. Sam przez chwilę to za długo jak partia w szachy. Biją myśli jak goniec. Przeciwnik widzi jak ciebie to chłonie. Nic nie wymyślisz, a Bóg może za ciebie to ponieść. Całe chwile mogą być tak bardzo puste. Jako żyjesz, czemu czujesz dalej jakąś pustkę? Ej, słyszysz delay, myśli wchodzą głębiej w prąd. Trochę melodyjności. Jeszcze ile nogi wytrzymają ból? Całe chwile mogą być tak bardzo puste. Jako żyjesz, czemu czujesz dalej jakąś pustkę? Słyszysz delay, myśli wchodzą głębiej w próżnię. Jeszcze ile nogi wytrzymają ból? Całe chwile mogą być tak bardzo puste. Jako żyjesz, czemu czujesz dalej jakąś pustkę? Ej, słyszysz delay, myśli wchodzą głębiej w próżnię. Jeszcze ile nogi wytrzymają ból? Całe chwile mogą być tak bardzo puste. Jako żyjesz, czemu czujesz dalej jakąś pustkę? Ej, słyszysz delay, myśli wchodzą głębiej w próżnię. Jeszcze ile nogi wytrzymają ból? No, kurczę, ten Luk tak brzmi, że ma potencjał. Dobra, dajmy łapę, tutaj bez wątpienia można ją dać. Druga zwrotka lepsza niż pierwsza. No ciekawe, ciekawe. Też jestem ciekaw waszej opinii. Dobra. Jest komentarz. No i to chyba tyle ze słuchania dzisiaj. Wystarczy tego dobrego. Tak, tak, Luka sprawdzaliśmy, pamiętam. Dobra, słuchajcie, to na koniec. Oczywiście zapraszam na Rap Hip Hop Dobra Nowina. No ta społeczność, widzę, jest na stałym poziomie. Ponad 400 członków jest od dłuższego czasu, z tego co pamiętam, także no, jest jak jest. Jak chcecie, to dołączajcie do Rap Hip Hop Dobra Nowina. No i co? No i teraz na koniec propozycja, o której już mówiłem, pytałem, a tymczasem tu widzę, nie słyszałem pierwszego TikToka na Toma,
Trzeba będzie sprawdzić może, nie? Swoją drogą przed chwilą mi mignęło, że Oliwka Brazylii z Białasem wypuściła teledysk. Oj, nie chcę tego widzieć. Dobra, słuchajcie. Robimy tak, tu streama będziemy kończyć już, ale jeżeli chcielibyście troszkę mi pomóc w jakimś teście tego streama, żeby w dalszej perspektywie być może trochę zmienić ustawienie na lepszą jakość, zobaczyć jak to działa. I bonusem tego będzie opcja przesłuchania przedpremierowo mojego nowego singla. To dajcie znać. Robimy w ten sposób. Kto chce, niech napisze do mnie, ja wysłałem właśnie w komentarzu link do mojego fanpage'a na Facebooku. Piszcie mi prywatną wiadomość, że chcecie i jeśli będzie zainteresowanie, to zrobimy taki test i was poinformuję, jak sobie to włączyć. No i mówię, kto wpadnie na taki już niedostępny publicznie stream, no zrobimy go jeszcze dzisiaj, zrobimy go pewnie zaraz za chwilę, jeżeli się zgłosicie. No to czekam. No dobijamy do godziny. No dzisiaj nie będzie godziny, ale chyba, że się tak rozgadam jeszcze, że będzie godzina. Ale myślę, że wystarczy tego dobrego. Jeszcze tam mi coś na liście zostało, ale to sobie zostawimy już na kolejny tydzień. No i fajnie. No i dzięki za to spotkanie. Sorki za spóźnienie jeszcze raz, ale to tak czasem będzie po prostu, to ta 19 to jest zawsze godzina umowna, ja staram się, żeby się wyrobić, ale był już nawet stream chyba raz, co się zaczynało chyba o 20.30, nie? Wiecie, totalnie byłem do tyłu z czasem, ale mimo wszystko był stream, bo tak miało być. Także dzięki serdeczne za oglądanie, komentarze wasze tutaj na top czacie, za wszystkie łapki w górze. I jak mówię, jeśli chcecie usłyszeć mój singiel dzisiaj przedpremierowo i pomóc mi w pewnych testach, to na KTP Records, no inaczej, na czacie dałem link do swojego Facebooka. Napiszcie do mnie i być może skorzystacie z takiej możliwości, jeśli chcecie. No to tyle. Pozdróweczki i być może do zobaczenia jeszcze dzisiaj, jeżeli tak, trzymajcie się, pokój z wami, z Panem Bogiem, bądźcie zdrowi, ufajcie Bogu i miejmy nadzieję na to, że jednak będzie dobrze. Pozdróweczki.